zaraz cię dorwę i kurde będzie koniec twojej przygody. Co ty sobie wyobrażasz, że Spyro nie jest szybki? No i widzisz, po co ci to było? Dobra, teraz tutaj mamy skrzynkę i... O, dobra, udało mi się. Czyli w oryginale też tak można było i tutaj też tak można, więc... Całkiem fajnie. Ta woda w ogóle jest też bekowa. Ciekawe, z czego jest ta woda, że taka fioletowa i bardzo jest uderzająca. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Spyro, kiedy nadzieje się na tą wodę, no to wtedy, no trochę jest przesrany, że tak powiem, łagodnie mówiąc. No bo wiecie, no bo Spyro otrzyma obrażenia i już w sumie będzie dupka. A, nie powiedziałem wam w ogóle o najważniejszej tej ciekawostce, teraz co o niej przypomniałem. Otóż jest jeszcze jedna ciekawostka z... tak jakby głównej strony Wikipedii Spyro, która mówi o jednej rzeczy, a wiecie o jakiej? Wersja japońska Spyro 1 i 2 została wydana na Prima Aprilis. Nie żartuję, serio. Wersja japońska Spyro 1 i 2 została wydana na Prima Aprilis. Jeżeli twórcy, czyli Insomniac, chcieli być bardzo śmieszni i zabawni, dając izometryczną kamerę i praktycznie najgorszy port z całej serii Spyro. Serio, wersja japońska to jest najgorsza wersja z całej serii Spyro, bo właśnie wersja japońska spowodowała to, że Spyro 3 się nie pojawił japoński. W sensie Spyro 2 i Spyro 1 spowodowały, że nie pojawił się Spyro 3 japoński. Kamera izometryczna jest do dupy w jedynce i dwójce. Jeżeli naprawdę twórcy chcieli zabić ha, patrzcie, Prima Aprilis, zrobimy sobie taki żarcik, to ten żarcik wam oficjalnie nie wyszedł, tyle wam powiem. Enzo to potwierdzi. Ej, co jest po drugiej stronie rzeki? Poszybuj tam, to się przekonasz. Dobra, nie potwierdzi, bo w sumie gadaj, że tak powiem, z jednym, to ci powie co innego, dobra. Nieważne. Lecimy w tamte rejony. Mam nadzieję, że dolecę. Czasami mam pewne obawy, że nie dolecę i potem, wiecie, taki zesrany siedzę, że... Mam nadzieję, że Spyro doleci. Jastrzębie tutaj też są elementem do zaczepki, bo wiecie, tutaj możemy sobie zaatakować ogniem i w sumie tyle. I z nich wylecą klejnoty. Klejnuty. Hehe. I co? 296 i tu mamy kolejnego jastrzębia. Halo, halo, kolego! Gdzie ty uciekasz? Jeden z drugim. Nie zapominajcie, że Spyro tutaj ma decydujące zdanie. A wy to tam co jedynie możecie sobie pierdzieć w krzesło. Dobra. Czas na Marco. Dotarłeś do najwyższego punktu miasta na klifie. Stąd możesz się dostać dosłownie wszędzie. Na twoim miejscu skorzystałbym z wiru. W ogóle ciekawostka, bo w sumie muszę mu powiedzieć ciekawostki o Clifftown, czyli o obecnym poziomie. Otóż jeden ze smoków, czyli ten, który przed chwilą został uratowany, ma na imię Marco. Jest jeszcze Marco z Sunny Villa oraz Marco Baloniarz, więc mamy trzech Marco w całej serii Spyro. Taka mini ciekawostka. Kolejna ciekawostka jest taka, że ten poziom jest jednym z czterech, które nie miały zmienionej japońskiej nazwy. Pozostałe to Dry Canyon, Wizard Peak i Magma Cone. Druga, w sumie już trzecia ciekawostka. To tło, które tutaj jest, to jest tło, które jest bardzo podobne do Idle Springs oraz to tło zostało troszeczkę zmienione, ponieważ to tło również jest wzięte do poziomu Skellos Badlands w Spyro 2. No i ostatnia. To, że jeśli jesteś w tym poziomie wystarczająco długo, usłyszysz muzykę z napisów końcowych. I dzieje się to, jak jeszcze uwolnimy któregoś tam ze smoków. Nie wiem dokładnie którego, ale to się dzieje w oryginalnym Spyro 1, tak od razu powiem. Nie wiem jak w tej części, ale wątpię, że to w tej części się dzieje.
Aha, i bardzo ważna kwestia, ponieważ muszę to nadmienić. Pamiętacie może na społeczności dałem wam któregoś tam razu post, że prawdopodobnie porzucam kanonikę w Spyro, że nie będę już gier robił kanonicznie. Podtrzymuję to, aczkolwiek Spyro Reignited Trilogy będzie odnowioną trylogią, którą zrobię kanon, że będzie jedynka, dwójka i trójka po sobie, ale po Reignited Trilogy już żadnej gry Spyro nie będę robił kanonicznie. Pewnie się zapytacie, dlaczego taka pochopna decyzja, dlaczego w ogóle czegoś takiego się podjąłem? Szczerze? Crash przykładowo nie miał czegoś takiego, jak dostał Spyro. Na pewno nie wiecie, o co mi chodzi, więc pozwólcie, że wam to wyjaśnię. Gry Crasha, które wyszły później, czyli tam wiecie, The Wrath of Cortex, Twinsanity, Of the Titans i wiele innych takich gier. No, okej, okay, Of the Titans jest fajną w sumie jak dla mnie grą, ale jeżeli chodzi o Crasha, to jest średniak. Nie jest tak zła jak Boom Bang czy The Wrath of Cortex, ale jest średniakiem. Jak dla mnie, bo to jest moje zdanie, rzecz jasna. I wiem, że fani Crasha nienawidzą Tytanów i tak dalej, ale ja szczerze w tej grze, w ogóle w serii Tytanów, znalazłem parę pozytywnych aspektów, jak chociażby to, że jak grasz z kimś multiplayer, jak robisz fabułę multiplayer, to da się jakiś tam pozytyw wyciągnąć z Tytanów. I to mówię ja, tak, to mówię ja, ten prawdziwy pomidor, który jest fanem Crasha. Ale Spyro dostał chyba najbardziej po dupie z tych wszystkich serii. Serio, ja uważam, że Spyro akurat poza A Hero's Tale to pozostałe, no i ewentualnie The Legend of Spyro, to pozostałe gry naprawdę w serii Spyro są trochę. Nawet Attack of Rhinox jest dla mnie średniakiem. Dobra, uratujmy teraz Halvora. Jakim cudem smok może spopielić metalową zbroję? Pamiętaj, Spyro, płomienie nie zaszkodzą zbroi, ale szarża i twoje rogi powinny zrobić swoje. O kurde, ale skurcz mam. Dobra, jestem z powrotem. Ta, skurcz dostałem w nodze, jakbyście się pytali. Nie, to nie żadne klątwy tych wszystkich gier, które tam powiedziałem, że dla mnie, za przeproszeniem, są. No ale tak szczerze, to z pozostałych serii Spyro po oryginalnej trylogii, to warte uwagi jest A Hero's Tale i to szczerze powinno być na tyle. No i The Legend of Spyro ewentualnie, bo tak, gry na Advance są, no sorry bardzo, ale Season of Ice jest dokładnym przykładem, że Spyro, no, Spyro i kamera izometryczna nie pasują do siebie. To jest dokładny przykład, właśnie Season of Ice pokazało to nam. Season of Flame jest lepszą wersją Season of Ice, ale z perspektywy czasu uważam, że ta gra też jest niemiłosiernie nudna. Attack of Rhinox jest średnie. Nie grałem jeszcze w tego RPGa Spyro na DS-a. W to jeszcze nie grałem, aczkolwiek nie będę z tego robił let's playa, dopóki nie obejrzę jakichś poradników i nie stwierdzę, że hej, gierka jest warta uwagi. Bo serio, naprawdę. Tam jest klejnot i ja o nim zapomniałem. Ej, Spyro, Spyro. I ty mi o tym nie powiedziałeś. W sumie nie Spyro, to Sparks mi o tym nie powiedział. Gnida jedna. Gdzie ten klejnot jest? Dobra, jest. I to by było na tyle, mamy 100%. Czekajcie, mamy 4 poziomy plus świat. A tutaj mieliśmy 6 plus świat. Czyli wiecie, tam 5 poziomów i plus świat. Czyli na dobrą sprawę jeszcze nam zostały 2 poziomy, z czego ostatni poziom platformowy i boss. No tak. Czyli dobrze mówiłem, kurde. Wróciliśmy z powrotem. To co? Może przy okazji 100% zrobimy świata, co? Tak myślę, że to nie byłby chyba głupi pomysł. Tam mamy klejnoty, spoko, spoko. Na Maroko. Zaraz tu poatakujemy se parę ziomków i będzie hen hen wesoło. Z chęcią zrobiłbym pewien trik, ale szczerze powiedziawszy nie chcę go robić, bo się trochę boję, że
stracę życia, a nie na tym to polega, żebym życia w nieskończoność tracił. Więc lećmy se tutaj. Lećmy se tutaj i lećmy se tutaj. Zbierzmy co nasze. Tam zresztą też. I teraz cofnijmy się do skrzynki, która jest w tej dziupli. Zaraz wam pokażę w ogóle, w jakiej dziupli. Do tej dziupli. Dokładnie. Polećmy sobie tutaj, ponieważ tam... Wow! Ej! To, ale to było wredne, kurde! Halo! Co ty odwalasz, Spyro? Straciłem Sparksa. Mojego Sparksa straciłem. Dobra. Runda druga! Dolecę? O, come on! Udało się teraz. Wcześniej się nie chciało udać. To było zaplanowane. Gra po prostu tak chciała, żebym nie doleciał tam. Ale ja jestem sprytniejszy i lepszy od gierki. Ej, ja klucza nie mam? Myślałem, że mam klucz. Ej, halo, halo, halo. Wróć, wróć, wróć. Gdzie jest klucz? Serio? Ten klucz musiał wrócić. Nie mogłem go trzymać cały czas. Dlaczego on musiał się cofnąć, ten klucz? W rozwoju, na dodatek. Dobra. Ciekawe, czy mi się teraz uda. Udało się, dobra. Dobra, mamy wszystko. Tak, mamy poziom ukończony w 100%. Hurra! Więc nadszedł czas na ostatni poziom przed bossem. I prawdopodobnie przed końcem tej sesji nagraniowej. Czyli wyschnięty kanion, czyli chyba Dry Canyon, co nie? Tak, to Dry Canyon jest, oczywiście, że tak. I według ciekawostki w Dry Canyon to Thor, czyli smok, który znajduje się w tym poziomie, powie to samo co smok Conan. A nie pamiętam, co już Conan gadał. Mam do tego, kurde, prawo nie pamiętać, bo tyle tych smoków ma... Jest w ogóle w tej gierce i tyle smoków ma... imion, że łatwo się powalić można, który co tam w ogóle gadał. Widzę, że tutaj w ogóle złodziej jajek jest. Jajeczek. Ale Dry Canyon to jest kolejny z takich moich bardzo ulubionych poziomów. Szanuję bardzo ten poziom. Za to, jaki on jest w środku. I na zewnątrz. A teraz pozwól mi, drogi milordzie, że odzyskam moje jajo, bo... nie jesteś wart w ogóle tego jajka. Ciekaw w ogóle jestem, co by ten złodziej z tym zrobił, bo to, że on podwala jajko, to jest jedno. Ale czy on by w ogóle je sprzedał, czy co on by z nimi zrobił? Czy faktycznie może jego plany byłyby takie, że hej, jestem głodny, potrzebuję coś zjeść, bo nie karmią mnie w tej grze i potrzebuję jajecznicy. Co byłoby dosyć ciekawe, no bo hej, jest on wychudzony, więc może głoduje, może se załatwił głodówkę. Conan. Że co? O! Dziękuję, że mnie uwolniłeś, Spyro. No to chyba w oryginale gadał coś takiego samego, co... no, wiecie, o co chodzi. A jeżeli chodzi o drugą ciekawostkę, to ten poziom i poziomy Cliff Town, Wizard Peak, Magma Con jako jedyne w wersji japońskiej zachowały oryginalną nazwę, czyli coś, o czym wam wcześniej mówiłem. Pójdźmy sobie tutaj. Bo nie zapominajmy, że tutaj też się możemy dostać. I pyk, kurde! Co ty se wyobrażasz jeden z drugim? A, dobra, okej, bronicie się, spoko. Ja was też porobię. Raz, dwa, trzy, znikasz ty, hehe. I tu mamy kolejnego smoka, ciekaw jestem, jakie tym razem będzie miał imię. Ivor! Prawie jak Igor. Czy to ty, Spyro? Ten zacny młokos, o którym tyle słyszałem. Już pierwszy dymek, który z siebie wydałeś, był dla nas znakiem, że... Znakiem... nie pamiętam.